Laudetur. Trzeba tu odnieść się do jednej bardzo ważnej sprawy. Jeden z obserwujących tutaj pisze, co ja sądzę o przywracaniu demokracji metodami tak niedemokratycznymi, o totalnym łamaniu praworządności przez rząd Tuska, etc. Odpowiedź jest prosta. Tak, ten dyskurs to będzie podstawowy dyskurs teraz pisowców, ale też i tak zwanych symetrystów. Po PiSie zostały nam zaminowane ruiny. Stan instytucjonalnej praworządności instytucji, ale też i przepisów, lex. Kaczyńskiemu udało się zrealizować jedną ideę profesora Wibratora. Już na samym początku PiSu niejaki Zybertowicz, profesor Zybertowicz, znany pisowski profesor, zaproponował rozwibrowanie służb specjalnych. Kaczyński rozwibrował państwo, wydrążył instytucje. Część z nich de facto została zniszczona, ośmieszona i zdegradowana jak Trybunał Konstytucyjny i w tym stadium jest nie do uratowania. Mam nadzieję, że koalicja po wygaśnięciu mandatów kolejnych pisowskich sędziów nie będzie tam wybierać w tym trybie co do tej pory kolejnych sędziów, bo ta instytucja pozostanie zdegradowana i ośmieszona. Tu trzeba radykalnego cięcia ustrojowego. Zrozumcie, w 2023 roku Koalicja Demokratyczna, przejmując władzę, nie wróciła do stanu instytucjonalno-prawnego sprzed PiSu. Tego stanu już nie ma. To już nie jest demokratyczne państwo prawne. Lex, czyli przepis, rozbiegło się z już. Tak, panie Morfeusz, wbrew temu, co pan pisze, duch prawa istnieje i prawo istnieje. To jest właśnie to już. Choćby PiS przyjął nie wiem jakie ustawy, to pańskie życie, pańska godność, wolność, nietykalność osobista, prawo do samoobrony jest pańskim prawem. A te przepisy, choćby przyjęte w ciągu jednej nocy, czy nawet trzech nocy przez obsadzony przez pisowców Sejm, pozostaną lex wyłącznie ustawowym bezprawiem. Okej, otrzymaliśmy w spadku instytucje takie jak na przykład Rada Mediów Narodowych, instytucje z czarnej dupy wzięte. Tak, one powstały w oparciu o przepis ustawy podpisanej przez Dudusia, ale jak mały naczelnik rozwibrował państwo? No jest jedna, być może najważniejsza w systemie sądów i trybunałów instytucja, Trybunał Konstytucyjny. Przecież on został zniszczony jako pierwszy celowo, całkowicie ośmieszony i zdegradowany. Tylko on mógłby stwierdzić niezgodność z konstytucją funkcjonowania i ustawy o takich instytucjach jak Rada Mediów Narodowych. Więc PiS proponuje coś takiego. Jeżeli przy użyciu tych instrumentów, które dobrze funkcjonowały w stabilnej, normalnej demokracji, w oparciu o konstytucję i ustawy, jeżeli będziecie używać innych instrumentów niż te do rozminowania tych ruin, to stwierdzicie, że jesteście stalinowcami, działacie jak w stanie wojennym, jak w okresie stalinizmu. Ja takie komentarze czytam i z tym nie będę dyskutować, bo pewien potencjał głupoty i złej wiary jest taki, że nie ma sensu z tym dyskutować. I powiem tak. Tak Tusk działa chwilami na rympał. I powiem jeszcze jedno. Tak nie może działać inaczej. I posłuchajcie. Oceniajcie go po wyborach prezydenckich. Kiedy zmieni się głowa państwa. Kiedy będzie można przyjąć szerokie pakiety ustaw dotyczących sędziów, neosędziów. Kiedy być może da się zrobić porządek z Trybunałem Konstytucyjnym. Taki prawdziwy porządek. W jakiś sposób zacząć od nowa. Przyjąć zasady wyboru większością 3/5 czy 2/3. Żeby to się stała całkowicie ponadpartyjna i stabilna instytucja. Przyjąć ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która sprawi, że to będzie reprezentacja społeczeństwa, nie wiem, uniwersytetów, ludzi kultury, a nie polityków. Jeżeli Tusk zrobi inaczej, tak, wtedy rzeczywiście oceniajcie go negatywnie. Ale na razie pozwólcie do jasnej cholery rozminować zaminowane ruiny. Tak, saper musi dbać o życie swoje i życie innych. Ja sam powiem, takie bagno, taki syfilis instytucjonalny, jaki tu został zostawiony, przecież to jest trudniej niż w roku 89. Tam przynajmniej było jasne. Trzeba zacząć od nowa, napisać konstytucję, napisać ustawy, ale wtedy ludzie starego systemu po porozumieniu Okrągłego Stołu pomagali. Przecież Jaruzelski nie przeszkadzał Balcerowiczowi w przeprowadzeniu reformy gospodarczej. Teraz beneficjenci PiS-u w tych rozwibrowanych instytucjach próbują blokować wszystko. Czasem jest to karykatura. I ja powiem, że nie rozumiem, dlaczego dublerzy w Trybunale Kulinarnym mają wciąż wypłacane pensje. Przecież słuchajcie, ja rozumiem, że pan Morfeusz nie uznaje istnienia już, nie uznaje istnienia tak zwanych norm zasad. Przecież te normy zasady, o tym Dworkin pisze, tego się uczy studentów pierwszego roku prawa, o normach, regułach, tym twardym prawie ustawowym rozporządzeń, gdzie jest tak albo nie, i normach, zasadach, tych właśnie duchu praworządności, pewnych zasadach i standardach ustrojowych i prawnych. To jest materiał pierwszego roku prawa.
Ale przecież w przypadku dublerów mamy twarde prawo, normy, reguły. Mamy orzecznictwo, którym jesteśmy związani na mocy przestrzegania umów międzynarodowych. Z punktu widzenia twardego prawa, wiążących nas orzeczeń sądów, Sądu Najwyższego, ETPC i TSUE, całkowicie bezprawnie tam zasiadają. Czy naprawdę musimy im, realizując wyroki tych sądów, czy naprawdę musimy im wypłacać 30, 50 tysięcy, 100 tysięczne wynagrodzenia? Po to przecież i tak te wyroki nie są i na Boga nie powinny być publikowane. Dlaczego do jasnej cholery rząd Tuska nie stwierdzi i Sejm uchwałą nie stwierdzi, że ten pseudo wyrok, pseudo trybunału w sprawach aborcyjnych, przecież które nie jedna kobieta już pewnie śmiercią zapłaciła, to jest gówno, a nie wyrok, no nazwijmy to po imieniu. To nie ma żadnej mocy. Na co jeszcze czekają? Jest podstawa prawna. Tak, nie w duchu prawa, nie w jus. Chociaż dla mnie on może, tu idę za Radbruchem, to też panie Morfeuszu jest pierwszy rok prawa, idę za Radbruchem, jest ważniejszy niż lex. Ale tutaj jest i lex. Ramen.